Szanowni Państwo, witam Państwa na spotkaniu dziś przed Strażnicą Państwowej Straży Pożarnej w Turku, a mam dla Państwa dobre wiadomości. Występuję dziś jako poseł Rzeczypospolitej, członek parlamentarnego zespołu strażaków, ale także jako członek powiatowego zarządu ochotniczych straży pożarnych w Turku. Chciałem przekazać dobre wiadomości, bo w tym roku dla ochotniczych straży pożarnych będą przeznaczone znacznie większe środki niż w latach poprzednich. Ten wzrost jest w wysokości 13%. Środki będą przeznaczone na zadania ochrony przeciwpożarowej, ale także inne, takie jak szkolenie młodzieży, konkursy przeciwpożarowe. Środki były przeznaczane dotychczas, są teraz. Zmienił się sposób finansowania. Dotychczas te środki były przeznaczane na konta Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zarządu Głównego. Teraz rozdziałem środków dla ochotniczych straży pożarnych, i to chcę podkreślić, będzie zajmował się komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, Państwowa Straż Pożarna, komendanci powiatowi i wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej. Szanowni Państwo, moja konferencja tutaj, w tym miejscu, w mundurze strażackim, bo jako strażak, jako poseł, jako członek zespołu strażackiego w Sejmie, chciałbym zdementować informacje, jakie pojawiają się i w mediach, i na zebraniach strażackich, i na różnego typu spotkaniach, że podobno nie będzie środków na ochotnicze straże pożarne. Proszę Państwa, to jest nieprawda. Takie informacje pojawiły się również w Turku na ostatnim zebraniu, na ostatniej konferencji strażackiej. Pojawiają się tu i ówdzie jakieś dinozaury, które mówią po prostu nieprawdę. Środki na OSP były i są, przy czym są w zwiększonym zakresie, i to chciałem jasno zakomunikować. Zmienił się tylko ten, który te środki będzie rozdzielał, jest to Państwowa Straż Pożarna. Nieuprawnione są poglądy niektórych członków Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, że oto jest to atak na straże ochotnicze, że my szkodzimy strażom ochotniczym. Nic takiego nie ma miejsca. Pieniądze trafiają do ochotniczych straży pożarnych, a nie trafiają na konta Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, i to jest znamienita różnica. Jestem za tym rozwiązaniem, podpisałem się pod ustawą, która tak kieruje te środki, ponieważ uważam, że komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, komendanci powiatowi Państwowej Straży Pożarnej mają najlepsze rozeznanie co do podziału środków, ale przede wszystkim co do potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie danego województwa, na terenie danego powiatu. Nieprawdą jest, że jest to atak na ochotnicze straże pożarne. Nieprawdą jest, że tych środków nie będzie. Oczywiście to pewnie zabolało niektórych działaczy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, bo mają odcięcie od pewnych środków, z których też trzeba to jasno powiedzieć, w dużej mierze ten związek albo ci działacze, którzy tam funkcjonowali na szczytach, korzystali. Teraz środki idą stricte na ochronę przeciwpożarową. Szanowni Państwo, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej może nadal działać, nikt mu tej działalności nie zabiera, może zajmować się działalnością kulturalną, oświatową, wychowawczą, organizować konkursy kronik, orkiestr rentych i wielu, wielu innych działań. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych będzie miał środki przeznaczane na te cele, na szkolenie młodzieży i konkursy przeciwpożarowe, 2 miliony na przykład przeznaczamy, ale ten związek też posiada ogromny majątek i tym majątkiem mógłby się również dzielić z członkami tego związku, czyli z poszczególnymi jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, bo ten majątek jest duży, posiada zakłady, które produkują mundury strażackie, czy na przykład dom wypoczynkowy w Dolinie Kościelickiej. Także ten majątek Związek Ochotniczych Straży Pożarnych ma. Ja jestem członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i nie mam nic przeciwko takiemu podziałowi
środków. W związku można działać, a jest też to okazja do jakiejś reformy tego związku. Szanowni Państwo, ustawa modernizacyjna, która przez nas została wprowadzona, również przeznacza duże, duże środki na ochotnicze straże pożarne. Chciałem tylko powiedzieć, że w roku 2015 na OSP było przeznaczone 32 miliony złotych. Rok 2017, czyli teraz bieżący po zmianie, 43 miliony złotych. Jest więcej i dlatego nie można mówić, że OSP nie dostaje środków. Na Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, czyli te jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, które są w nim skupione, w roku 2015 było 73 miliony, dzisiaj mamy 81 milionów. Jest to 13% więcej w porównaniu z tym, co było dotychczas. Szanowni Państwo, drodzy strażacy, druhowie strażacy, środki na OSP są i to w zwiększonym zakresie o 13%. To chciałem podkreślić i zdementować wszystkie nieprawdziwe informacje, które pojawiają się w niektórych mediach, które pojawiają się na spotkaniach strażackich, które niestety przekazują wysocy członkowie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, że OSP nie będzie miało pieniędzy. To jest po prostu nieprawda. Pieniądze są i w dużo większym wymiarze. To wszystko, co mam do powiedzenia. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, proszę bardzo. Pan cały czas mówił o działaniach takich prewencyjnych w związku z tymi pieniędzmi. A co ze sprzętem? Oczywiście te pieniądze są na sprzęt przeznaczone, te miliony złotych są na sprzęt, przede wszystkim na sprzęt przeznaczone. Dodatkowo uruchamiamy te środki na remont garaży, tam gdzie sprzęt stacjonuje. Natomiast te pieniądze, o których mówiłem, przeznaczone są na wozy bojowe, pompy ratowniczo-gaśnicze, umundurowanie, ale to, które służy do pomocy przy pożarach czy na drogach. Wszystkie te środki idą przede wszystkim na sprzęt. Co powiedzieć, że do tej pory zdarzało się różnie. No, takie środki były dzielone, nie wiem, na węgiel, olej opałowy. Różnie to bywało. Natomiast teraz przeznaczamy pieniądze tylko i wyłącznie na sprzęt, na stricte ochronę przeciwpożarową.